Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Cocktail TV. Dzisiaj pokażę Wam, jak kroić limonkę i czego unikać, tak aby przygotowane przez nas lemoniady, koktajle, drinki i cokolwiek innego były jak najbardziej smaczne i orzeźwiające. Po pierwsze, przed wyciśnięciem soku z limonki bądź ugnieceniem jej, należy ją dokładnie wyrolować. Takie masowanie limonki pozwoli nam wydobyć więcej soku ze środka naszego cytrusowego owocu. Krok drugi. Krojenie limonki. Limonka, tak jak większość z owoców cytrusowych, zawiera w sobie bardzo dużo goryczy. 90% z niej zawarte jest w bocznych ściankach, czyli tak zwanych dupkach, które odkrajamy, tak aby pozbyć się niechcianej goryczy. Kolejnym elementem jest wykrojenie tak zwanego kręgosłupa, czyli białej części albedo, która znajduje się w środku naszego owocu. Krok trzeci to krojenie samej limonki. Jeśli chodzi o krojenie limonki, warto kroić limonkę w pozycji, ja to nazywam, na zdechłego żółwia, czyli skorupą do naszej deski. Z tego względu, że podczas krojenia nie uronimy tak dużo soku, jakbyśmy kroili ją w ten sposób. No cóż, pozostało mi tylko zaprosić Was do kolejnego odcinka i przygotować z tej limonki coś naprawdę pysznego. Jeśli chodzi o przepisy, w opisie filmu umieściłem dwa fajne przepisy na bazie limonki. Jeden z nich to jest, jak przygotować perfekcyjne mojito, a drugi to jest lemoniada na bazie limonki i mięty. Jeżeli chcecie więcej takich porad barmańskich, dajcie znać w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku. Ja już znikam, bo majówka się zaczyna, już grill jest odpalony, więc czas użyć moją idealnie wykrojoną limonkę. Siema!